Jesteśmy w sali prób, na jednej z prób do koncertu Uwielbienia. Do koncertu, który będzie miał miejsce w Opolu tego roku 2013, 30 maja, w Boże Ciało. Jest to czas bardzo szczególny, czas, kiedy Bóg schodzi na ziemię i wędruje z ludźmi. Czas uwielbienia za bezkres Jego miłości. Idea powstała, tak się składa, u nas w mieszkaniu, w naszym, kiedy to spotkaliśmy się z księdzem Eugeniuszem Plochem na modlitwie po prostu. Bo gdzieś tam ksiądz nosił w sercu ten pomysł i gdzieś tam to kiełkowało w tym jego sercu, tak myślał, zastanawiał się, zainspirowany też, nie ukrywajmy tutaj, koncertem jednego serca, jednego ducha, który jest pięknym wydarzeniem. Zaczęliśmy się rzeczywiście modlić nad tym pomysłem, jaką formę miałby przyjąć ten koncert i czemu tak naprawdę miałby służyć. I wtedy pojawiła się w głowie księdza taka wizja. Widział wielkie morze, w którym było mnóstwo młodych ludzi tonących. I stali też ludzie na brzegu, trzymali się za ręce. I w momencie, kiedy bardziej się trzymali, bardziej ściskali te ręce i widać było modlitwę po prostu w tych ludziach, to ci, którzy byli w wodzie, zaczęli się po prostu wynurzać z tej wody. I stąd zinterpretowaliśmy to tak, że jest duża potrzeba po prostu modlitwy za młode pokolenie. Bo ci młodzi ludzie gdzieś w tym całym wirze spraw i w dzisiejszym świecie gdzieś tam się gubią po drodze często. I właśnie tutaj z tą intencją głównie ten koncert się odbywa. Po pierwszym koncercie w sumie już powstały takie ogniska modlitw za młode pokolenie w całej diecezji opolskiej, gdzie po prostu grupy ludzi modlą się za tych młodych ludzi. Właśnie, żeby oni nie tonęli w tym morzu, tylko żeby jak najwięcej takich ludzi uratować, zagubionych. I w każdej chwili bądź moją pomocą. Zmieniłeś smutek mój. Pięćdziesiąt lat temu dokładnie, pewien pielgrzymujący do Rzymu zakonnik w miejscowości Bolsena we Włoszech odprawiał mszę świętą i w trakcie przeistoczenia zwątpił w to, czy chleb staje się ciałem Chrystusa. I w tym momencie w jego dłoniach pojawiło się prawdziwe ciało i prawdziwa krew. Udał się z tą rewelacją, że tak to nazwę, z tą sensacją, udał się do papieża, który przebywał niedaleko, w Orvieto. I wskutek jakby tego wydarzenia, po pierwsze w Orvieto wybudowano piękną katedrę, ale co najważniejsze, papież ten zainaugurował świętowanie uroczystości Bożego Ciała właśnie. Boże Ciało to, wydaje mi się, jest najpiękniejszy moment tak naprawdę na to, żeby uwielbiać Pana Boga za to, że objawił nam się w ludzkiej postaci, w ludzkiej skórze, że dał siebie zabić po to, byśmy my mogli żyć wiecznie. Koncert, który odbywa się w Opolu, odbywa się na, dzisiaj to osiedle nazywa się osiedlem Armii Krajowej, dawniej nazywało się osiedlem ZWM, co, jak całkiem niedawno odkryłem, znaczyło dokładnie Związku Walki Młodych. Jak tu już zostało powiedziane, efektem tego koncertu są powstające w parafiach
ogniska modlitwy za młode pokolenie. I tak sobie pomyślałem, że ten koncert jest dzisiaj takim związkiem walki o młodych. I ta nazwa ZWM tam ciągle funkcjonuje w tym czasie. Na polskiej ziemi spotykają się muzycy z całego kraju tak naprawdę, bo z Raciborza, powinienem to wymienić na końcu, ale z Raciborza, z Mielca, z Katowic, z Poznania. Z dodatkowych muzyków w tym roku mamy katowicki oktet smyczkowy, Silesian Art Ensemble, tak dokładnie, pod batutą Mateusza Walacha. Także jesteśmy wspierani przez dźwiękowca Mateusza Sołtysika, który już będzie drugi raz z nami w tym roku. Zaangażowani są też księża tutaj naszej diecezji opolskiej, między innymi ksiądz Eugeniusz Ploch, ksiądz Marcin Cytrycki i ksiądz Łukasz Knieć i także biskup opolski Andrzej Czaja bardzo też nam tutaj nas wspiera i też pomaga w całym tym przedsięwzięciu. Jest to pod jego patronatem. Generalnie w koncert jest zaangażowanych strasznie dużo ludzi. Rokrocznie ci ludzie się troszeczkę zmieniają, wymieniają. Ja do tego tak podchodzę, że koncert uwielbienia jest gdzieś wielką nagrodą dla każdego, kto stanie na scenie. Jest wydarzeniem, które naprawdę jest pewnym światłem w życiu wielu osób. I nie docenia się, myślę, takich, można tak powiedzieć, aktów strzelistych, póki gdzieś tam w życiu się ich nie doświadczy. Tak naprawdę od czasu, kiedy mamy możliwość tworzenia tego koncertu, nasze zespołowe, wspólnotowe życie zaczęło się właściwie kręcić tak naprawdę w takim kalendarzu nie od stycznia do grudnia, tylko od Bożego Ciała do Bożego Ciała. Nie możemy zapominać, a przede wszystkim to musi być na pierwszym miejscu właśnie dla kogo jest ten koncert i dla kogo go robimy, że tutaj rzeczywiście najważniejszy jest Bóg i to, żeby podczas tego koncertu objawiła się chociażby taka namiastka tej Bożej chwały. Czym jest to uwielbienie? Sama kwintesencja tego uwielbienia, że nie jest to muzyka, nie są to słowa, nie są to piosenki tak naprawdę, które śpiewamy, ale najważniejsze jest to, żeby po prostu naszym życiem świadczyć i żeby to nasze życie było uwielbieniem. Muzyka.